Od paru dni strażacy w całym powiecie jeleniogórskim walczą z pożarami lasów. Ich zdaniem tak duża liczba akcji gaśniczych może być wynikiem celowych podpaleń, a także skutkiem wypalania traw w bliskim sąsiedztwie z lasem. W ciągu tego tygodnia, ostatnich kilku dni odnotowaliśmy już 8 pożarów lasów. Są to pożary średnie. Przy tych pożarach udział brało ponad 49 zastępów, to jest ponad 100 ratowników. Działania trudne, jak widzimy, teren górski, lasy trudno dostępne, ciężko z lokalizacją, na miejsce ściągany specjalistyczny sprzęt, typowo terenowy, samochody, duże cysterny z wodą. Teraz znajdujemy się na terenie miasta. Pali się las o powierzchni około 1,5 hektara. W tej chwili trwają czynności już dogaszające, trwa przekopywanie. Jest to trudno dostępny teren, skalisty. Ogień szedł głęboko w poszycie i w glebę. Samo opanowanie pożaru, czyli ograniczenie jego rozprzestrzeniania się, nie jest może bardzo skomplikowanym procesem, ale samo już dogaszanie, czyli wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń wtórnych poprzez rozprzestrzenianie ewentualnych pojedynczych zarzewi ognia na terenie pogorzeliska poprzez wiatr na pozostałe części lasu. No musimy tutaj przeprowadzić dokładne czynności dogaszające celem wyeliminowania tych zagrożeń. Tylko w tym roku strażacy z powiatu jeleniogórskiego wyjeżdżali aż 49 razy do gaszenia pożarów na terenach leśnych. Ratownicy apelują, aby zachować szczególną ostrożność w lasach. Brak opadów deszczu sprawił, że ściółka leśna jest bardzo sucha i nawet najmniejsza iskra stanie się zarzewiem kolejnych pożarów.